Nie korzystny pierwsza tercja ekstra po tym, co się stało w tej drugiej. No myślę, że wyszedł inny poziom hokeja, można powiedzieć. No Szwecja to jest europejska elita, no i widać było, że z czasem upadaliśmy z sił. No i walczyliśmy ile mogliśmy, no ale niestety nie wystarczyło. Pierwszą tercję jeszcze udało nam się zremisować, a później już wiadomo, że Szwedzi osiągnęli bardzo dużą przewagę. No staraliśmy się grać od tyłu, żeby nie przegrać nie wiadomo ile, no i no cóż, no to jest dla nas, może nie dla mnie, bo ja już jestem wiekowy, a dla chłopaków nauka i tak wygląda światowy poziom hokeja. Gdzieś tam ta druga bramka na początku tej drugiej tercji od razu nas zbiła po 3-4, no ale na tyle ile nas było stać, myślę, że walczyliśmy w tym meczu i pokazaliśmy charakter. Na pewno chcieliśmy te pierwsze 10 minut każdej tercji zagrać na zero z tyłu i nie udawało się to. No myślę, no, że przeciwnik wykorzystywał nasze błędy, których było sporo i przeciwnik jest z najwyższej półki, więc no, błędy musieliśmy robić, nie? No, bo przy takim przeciwniku ciężko ich nie robić. Byśmy grali gdzieś indziej, jakbyśmy ich nie robili. Za tydzień jedziecie do Pragi, jakie oczekiwania? No, na pewno czeka nas znowu kolejny ciężki mecz trzeci, także musimy się zregenerować i przygotować jak najlepiej, no i zagrać zdyscyplinowanie i zostawić serce na ludziom, bo tylko tym możemy nadrabiać z takimi przeciwnikami. Tak jak pan mówi, mamy już te mecze przetarciowe, gdzieś tam swoje frycowe zapłaciliśmy. Wszystko trzeba sobie poukładać w głowie i wyjść jeszcze lepszym nastawieniem na te mecze. Nie tylko się po prostu bronić, ale też coś próbować zaatakować, no bo to też tam ludzie, no też się meczą. Teraz przed wami mecze wyjazdowe, czego się spodziewacie, bo w zasadzie jeżeli to było trudno, no to jak będzie tam? Tam będzie jeszcze ciężej na pewno, bo tu ten lód od połowy każdej tercji był taki, powiedzmy, średni, a na pewno tam u nich będzie na najwyższym poziomie ten lód twardy. Będą grali przez 20 minut każdej tercji na pełnych obrotach i no będzie ciężej na pewno na wyjazdach, na pewno.